Dźwięk? Mogę mówić? Siemaneczko, witam Was serdecznie. Ja się nazywam Mateusz Stradał i dzisiaj porozmawiamy sobie o Canonie R8. Zapraszam Was na film i na obejrzenie zdjęć, czyli które wykonałem w trudnych warunkach i dobrych warunkach R8. Intro! Na moim kanale możecie zobaczyć różne recenzje aparatów, więc jak coś, to zajrzyjcie sobie w zapisane playlisty. Wchodzicie w playlisty na YouTubie i tam znajdujecie różne playlisty. Ja, fotograf, porady fotograficzne, vlogi, czyli różne podróże i tak dalej. Oraz wyzwania, czyli też jakieś tam robimy challenge, czyli coś tak bardziej zabawnego. Ogólnie ten kanał to jest taki lifestyle, więc tutaj dużo gadam o fotografii, ale pokazuję trochę mojego życia, pokazuję, nie wiem, mój samochód, Mustanga i tak wszystkiego po trochu. Także jeżeli chcesz, zapraszam do subskrybowania kanału, a teraz lecimy. Porozmawiać o Canonie R8. Canon R8. Dostałem na testy, przetestowałem i mogę Wam śmiało powiedzieć, że jest świetnym aparatem. Canon R8 jest leciutki, jest naprawdę na maksa wygodny, waży tylko tyle w porównaniu na przykład do Canona R6. Także waga na plus. Tak samo gabarytowo. Naprawdę czuć, że to jest bardzo leciutkie. Tu już bateria włożona, jest naprawdę leciutki, jest przyjemny. Także myślę, że to jest aparat, który jest też jakby... Myślę, że to jest właśnie aparat, który bardzo przyda się osobom, które mają małe rączki, powiedzmy dla kobiet, które po prostu czują, że waga może im ciążyć, zwłaszcza, że z obiektywem naprawdę to może być później uciążliwe. Ja powiem Wam, że naprawdę jest tak malutki, że na chwilę obecną mam wrażenie, że trzymam jakąś taką zabaweczkę. Normalnie jak to była taka mała zabaweczka, ale jak przetestowałem, stwierdziłem, no dobra, to nie jest zabawka, a raczej to jest bardzo dobry, to jest profesjonalny aparat. Owszem, ma swoje plusy i minusy. Jeżeli chodzi o ten sprzęcik, to przez to, że jest leciutki, to właśnie tracił na baterii. Co to było? To z zewnątrz, tak? Mhm. Stracił na baterii. Mam tutaj na myśli to, że ta bateryjka jest naprawdę maciupeńka i przez to zrobicie mniej zdjęć. W wszystkich innych aparatach, w większości zawodowych aparatek... Chciałem wam pokazać baterię, czy tu nie ma, czekać. W większości aparatek Canona są te baterie, a nie te. Różnica jest naprawdę spora. Także jeżeli chodzi o te baterie, no to tutaj zrobimy więcej zdjęć i możemy więcej pracować, więc do zawodowej pracy potrzebujemy wiele baterii i potrzebujemy pojemną baterię. Więc tutaj na minus, jeżeli chodzi o R8, że baterie są malutkie, ale na plus, dzięki temu aparat jest mniejszy i mniej waży. Ilość megapikseli, maksymalne ISO. Aczkolwiek uważam, że tak maksymalnego ISA nie używamy, bo wtedy naprawdę widać utratę na jakości, więc... Nie, używajcie maksymalnie, moim zdaniem, takie 6400, 8000 i wtedy możecie sobie tego dobrze coś zrobić. Bo jeżeli używam aż tak wysokie ISO, to uważam, że naprawdę nie warto. Ale to już jeżeli chodzi o kursy fotograficzne, porady, zapraszam Was na warsztaty fotograficzne do mnie, akademiafotomaniaków.pl. Wbijajcie, kupujcie kursy online lub wpadajcie na osobiste warsztaty do mnie. Zapraszam do Trójmiasta, ja Wam tutaj nauczę robić zdjęcia. Pamiętajcie, praktyka uczy najlepiej. Wybierajcie sobie sesję. Możecie wybrać sobie sesję z baletnicą, sesję ślubną dla pary albo akt, czyli sesja kobieca. Także wszystko do gadania, poczytajcie sobie na akademiafotomaniaków.pl. No dobrze, ISO używamy mniejsze, to już wiecie, ale ma bardzo dużą możliwość. Tutaj widzieliście ten megapikseli, więc też jak najbardziej jest to przydatne do tego, co fotografujemy na co dzień. Z rodzinką, ze znajomymi, w podróży, przez to, że jest małe gabaretowo, to w ogóle jest rewelacja, żeby zapakować i nie czuć tego. Definitely. Maksymalny czas przy elektronicznej właśnie migawce, także bardzo dobrze przyda się to w słonecznych dniach, właśnie dlatego w tym momencie podróż, nie wiem, lecisz do Dubaju, gdzie jest super słonecznie, to nie musisz mieć filtra szarego tak naprawdę, bo w tym momencie pomoże Ci ten wysoki czas. I ostatnia rzecz, chyba co to było? Seria zdjęć. Tak. I ostatnia rzecz. Seria zdjęć. ogólnie... I wiecie co? Dlatego poprosiłem Damiana, żeby tego nie wyciął, nie wycinał, tylko moje przekleństwo ocenzurował, żebyście widzieli, jak wygląda nagrywanie filmów. Rzeczywistość. Także tak to wygląda. Ekran. Rewelacja. Znowu. Ja sobie pomyślałem, czy tu będzie gorszy ekran, tak jak na przykład mamy w RP albo w R. Oczywiście recenzja R-ki R. Również jest na moim kanale, zapraszam serdecznie, Pelelisa, ja fotograf i poczytajcie sobie, obejrzyjcie raczej film. No. Ekran rewelacyjny, taki sam jak R6, świetnie działa, jest naprawdę dobry. Za to, ekran super, waga super, dobra, megapiksele, wszystko fajnie. Różnica między tymi aparatami, tu macie R6, tu macie R8. Cenowo, na dzień dzisiejszy, generacja pierwsza R6, R8. No cenowo jest tu tylko tyle. To naprawdę nie jest wielka różnica w cenie. Jeżeli miałbym się wahać między R8 a R6, to do mojej branży wybrałbym R6, tą pierwszą generację nadal, ze względu na to, że jednak no jest lepszy autofokus. Jest tutaj troszkę lepiej i przez to,
że ten ma tylko elektroniczną migawkę, a ten ma mechaniczną, to mamy troszkę większe pole manewru w takiej zawodowej pracy właśnie jak wesela, czyli trudne warunki, gdzie często są światła LED-owe. LED-owe światła mają to do siebie, że niestety później potrafią brzydko mrugać, co widzą tylko nasze aparaty tak naprawdę, bo gołym okiem tego nie widzimy. I efekt zdjęcia na przykład jest taki. I widzicie, jest taka poświata kolorystyczna. Więc tutaj jest większe ryzyko w R8, że czasami przy trudnych warunkach oświetlenia będziecie mieli takie zdjęcia. Jeżeli chodzi o przeznaczenie, możecie tym iść oczywiście do zawodu fotografa w również trudnych warunkach, ale jest to ryzyko, że tutaj troszkę Wam się spieprzy ujęcie, więc uważam, że lepiej, żeby to było dla bardzo wymagających amatorów, pasjonatów i dla ludzi, którzy pracują w zawodzie przy takim bardziej sprzyjającym świetle. I uważam, że ten sprzęcik jest właśnie dla bardzo wymagających ludzi, bo robi świetne zdjęcia. Przykładowe zresztą, robiłem na weselu i świetnie wyszły te zdjęcia. Ja nie widzę żadnej różnicy między tym a tym, jeżeli chodzi o te warunki, w których akurat robiłem te ujęcia. Świetnie wyszło, piękna głębia, akurat tutaj zastosowałem obiektyw, o ile pamiętam, Sigma 35mm 1.4, więc z adapterem, także żeby zaoszczędzić, nie kupowałem RF obiektywy, tylko adapter leci. Adapter sprawia, że mamy tylko troszkę dłuższy obiektyw, ale kosztuje kilka stówek, a używacie tak naprawdę tańszych obiektywów lub innych marek, bo do obiektywów, znaczy do aparatów R, serii R możesz kupić tylko tak naprawdę obiektywy teraz od Canona, bo Canon sobie zastrzegł, że w tym momencie żadna inna firma typu Sigma, Samyang nie mogą zrobić obiektywy do serii R. Też chwilę tam zrobili, ale to wszystko zostało wykupione, więc ciężko już znaleźć te obiektywy, także oryginalne obiektywy są rewelacyjne Canon, naprawdę są świetne, ale są tak drogie. Przykład. Patrzcie, jakie są ceny. Oczywiście to są te profesjonalne obiektywy z czerwonym paskiem, czyli najlepsze, ale jak to kosztuje? Czy ile to kosztuje? I teraz zróbmy takie zwykłe pozowane zdjęcie, jak patrzycie się po prostu mi w obiektyw, więc przytulcie się do siebie tamtymi rączkami, co macie z tyłu. Tysiące ISO. Dobrze. Ja bym chciał, żebyś ty tak udawała, że patrzysz w dół na niego, a ty tak bokiem do niej do góry. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że przez to, że robię na co dzień R6, to jestem przyzwyczajony, że to tu się włącza i wyłącza i to trzeba się przestawić. Także taka mała ciekawostka, że trzeba się na to nastawić, że trzeba się przestawić. Ale ogólnie rewelacja sprzęcik. Na plenerki w ogóle. Chciałbym, żebyście patrzyli się na siebie. Jeżeli chodzi o autofokus, świetnie, a naprawdę rewelacyjnie, zarówno na warunkach weselnych, jak i plenerowych, wykrywa twarze ludzi, bardzo dobrze działa, a w razie czego ustawiać sobie wykrywanie zwierząt, między innymi osobno na przykład na ptaki, psy, motoryzacja, czyli na samochody, także... Na foki? Na foki. I działa naprawdę rewelacyjnie. Także wyobraźcie sobie, macie fotografię motoryzacyjną, ustawiacie sobie autofokus żywym wykrywaniem obiektów właśnie samochodów i automatycznie za samochodem idzie ostrość, więc to nie wy musicie szybko ustawiać, to on to znajduje, super sprawa. Oczywiście najlepiej połączyć i ten aparat z dobrym obiektywem, czyli bardzo szybkim po prostu silnikiem autofokusa w obiektywie, więc jedno jak z drugim połączycie, macie po prostu super efekty. A jeszcze mogę powiedzieć, no, jeżeli byście chcieli, nauczcie robić zdjęcia, takie zdjęcia jak tutaj, przyjdźcie na warsztaty osobiste lub kupcie kursy online. Akademia Fotomaniaków.pl. Zapraszam. Fotomaniak 10. Wpiszcie, kod rabatowy, macie 10% zniżki. Nie wiem dlaczego, ale jest bardzo zielono na automacie. Zwykle na automacie jest rewelacyjnie, ale już jest trochę pochmurno.
więc zmieniam balans build. Okej, szybka akcja! Także ten aparacik dla podróżników, którzy chcą mieć świetne ujęcia w podróży, dla rodzin, dla osób właśnie w zawodzie, w sprzyjających warunkach, a nie takich trudnych, ledowych warunkach, gdzie w kościele nagle wam to przeszkadza. To jest dla osób bardzo, bardzo wymagających. Ale jeśli myślisz o ślubach, o konkretnie takich reportażach ślubnych, w których ja też siedzę, gdzie jednak będziecie mieli troszkę warunki takie nie sprzyjające, polecam kupić jednak R6, czy tę generację pierwszą, czy drugą, nie ma to większego znaczenia. Oczywiście porównanie R1, R6 do Mark 1 i Mark 2 również jest na moim kanale, także zapraszam, obejrzyjcie sobie. Ale wiecie co bym zrobił? Że na dzień dzisiejszy ja mam dwie R6, bo lepiej mieć niby to samo, ale Canon te wszystkie aparaty teraz on ma, identyczne mają po prostu kolorki tak naprawdę. Na dzień dzisiejszy, żeby zaoszczędzić, to byłby mój główny aparat, bo to jest mało realne, że mi się zepsuje na weselu, nigdy mi się nie zepsuł, a robię od 15 lat zdjęcia na reportażach. A ten bym wziął jako drugi. I w plenery, gdzie idę robić sesje plenerowe, ślubne, narzeczeńskie czy inne, chodziłbym teraz tylko z R8, bo jest dużo wygodniejszy, mniejszy i po prostu tym bym robił teraz zdjęcia, a tym szedłbym na wesela. Także to byłby mój na dzień dzisiejszy zestaw taki, który miałbym w plecaku, czyli zapasowy w razie czego i do plenerów, a ten taki body na co dzień do pracy reporterskiej weselnej. Świetny sprzęcik. Na maksa polecam. Jeśli macie jakieś pytania, może czegoś nie poruszyłem, walcie śmiało w komentarza. A jeżeli chcecie, to piszcie śmiało. W sprawie filmowania, to najlepiej piszcie do Damiana, tu macie jego Instagrama. To jest mój operator, tak jest. On wam od razu bardzo chętnie też doradzi prywatnie na Instagramie. Do mnie również na Instagramie, piszcie śmiało i chętnie wam doradzimy. Najszybciej odpowiadamy na Instagramie, bo tam jesteśmy cały czas dostępni. Zapraszam was serdecznie do obserwowania naszych profili i tego kanału. Trzymajcie się, do zobaczenia. Yo!